Wieczór Państwa. Witamy serdecznie. Zawsze w tym momencie od wielu, wielu lat, a dodam od dwudziestu kilku, głos mi w gardle więźnie, bowiem to niezwykle podniosła chwila, niezwykle uroczysty moment i mam nadzieję chwila, którą każdy z tych młodych ludzi będzie pamiętał. Witam serdecznie, drodzy Państwo, na 44. już edycji turnieju o Puchar profesora Mariana Wieczystego. Mam ogromną przyjemność i honor wielki po raz kolejny stać tutaj w tym miejscu. Dziś wraz ze mną gospodarzami wieczoru będą pani Ada Bantuch. Witam Państwa serdecznie, witam tancerzy. Pani Rozpacz Całka. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam tancerzy również. No ja przedstawię się w takim razie sam, jeśli Państwo pozwolą. A może ja to uczynię. Grzegorz Szymański, Wrocław. Drodzy Państwo, kilkaset par z całego kraju. W tym roku również gościliśmy pary spoza naszych granic. Drodzy Państwo, kilkudziesięciu sędziów Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Tak, to jest święto. I tak jest niezmiennie od wielu, wielu lat. I miejmy nadzieję, że tak pozostanie na lata kolejne. Ten wieczór, miejmy nadzieję, będzie tym, który zapamiętacie. Będzie to wieczór, kiedy to na parkiecie będziemy mogli oglądać wspaniałe, kreowane taneczne figury. Tancerzy najlepszych z najlepszych, bowiem od wczesnych porannych godzin ubiegali się, walcząc w rundach eliminacyjnych o prawo startu właśnie dziś przed publicznością. Dziś wieczorem pokażą to, co najlepsze. Drodzy Państwo, niezmiennie od lat także ci, którzy od profesora pobierali nauki, którzy są jego uczniami, wnoszą te piękne, spójrzcie, drodzy Państwo, puchary. Pani Maria Nowak, sędzia główny dzisiejszego turnieju. I pan Ryszard Piasta, dzierży dłoni równie piękny puchar profesora Wieczystego. Szanowni Państwo, gospodarzem turnieju jest prezydent miasta Krakowa, pan profesor Jacek Majchrowski oraz zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Pana prezydenta reprezentuje dzisiaj pełnomocnik do spraw rozwoju kultury fizycznej, pan Janusz Kozioł. Witamy serdecznie. Jest również z nami pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych, pan Bogdan Dąsan. Witamy. Szanowni Państwo, a ja ze swojej strony oczywiście organizatorów 44. Pucharu profesora Mariana Wieczystego bardzo serdecznie chciałbym podziękować osobom, dzięki którym po raz kolejny możemy być tutaj, w tej przepięknej hali. Szanowni Państwo, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to właśnie to miejsce. Władze uczelni reprezentuje dzisiaj kwestor pan Józef Laskowski. Gorące brawa i piękne podziękowania za to, że możemy tutaj po raz kolejny gościć u pana. Są z nami obecni również przedstawiciele sponsorów, którzy od wielu lat, od kilku już edycji Pucharu profesora Mariana Wieczystego wspierają nas nieustannie. Pan Wiesław Stoczkiewicz i firma ProOffice.net. Pięknie dziękujemy z całego serca i gorące brawa. Szanowni Państwo, niezmiernie jest mi miło powitać tutaj w naszym gronie bardzo ważną osobę, a jest nią, Szanowni Państwo, wnuczka profesora Mariana Wieczystego, pani Dorota Wojnarowska. Witam Panią bardzo, bardzo gorąco wśród nas. Dziękujemy pięknie, że zaszczyciła Pani nasz turniej swoją obecnością. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko poprosić tutaj do siebie prezesa Polskiego Towarzystwa Tanecznego, pana Janusza Białego. Jeśli pan Janusz jest z nami, a na pewno jest, to chciałbym panu Januszowi przekazać głos i poprosić o kilka ciepłych słów dla tancerzy. Jest pan Janusz. Ciepłe słowa, tak? Dziękuję Państwu. Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa przywitać ponownie w imieniu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, w imieniu organizatorów, w imieniu środowiska krakowskiego, które to kultywuje tą tradycję, która zaczęła się już lata temu, 44. edycja. Po wielu
Zawieruchach ten turniej jest kontynuowany i naprawdę dzisiaj patrzyłem nie tylko z dumą na te pary, ale także i na Państwa, ponieważ przyszedł też informację, że nie ma miejsc w ogóle na widowni, a to znaczy, że jesteśmy tutaj razem, aby uczcić pamięć pana profesora Mariana Wiczystego, ale także, że idzie to wszystko do przodu. Że nie tylko tradycja, ale także przyszłość jest przed nami. Ja bardzo dziękuję za przybycie, witam wszystkich i przekazuję głos. Bardzo proszę, szanowni państwo, tradycją wielką również jest to, że głos zabiera ktoś z naszych gości. Pełnomocnik do spraw rozwoju kultury fizycznej, pan Janusz Kozioł. Zapraszamy serdecznie, pełnomocnik pana prezydenta miasta Krakowa. Dobry wieczór państwu. Obiecuję dwie rzeczy, że nie będę tańczył na pewno i nie będę zbyt długo mówił, żeby tutaj państwo nie musieli zbyt długo czekać na to, po co przyszliście. Po mojej lewej stronie wyznaczona jest linia piękna, za którą kryje się wdzięk i gracja, czyli nasi tancerze, dzięki którym turniej Mariana Wieczystego przeżywa prawdziwy renesans. Od kilku lat ten turniej staje się po części dumą miasta, miasta, które ma aspiracje, by być stolicą kulturalną naszego kraju i dzięki również państwu myślę, że nam się to udaje. W imieniu profesora Jacka Majchrowskiego, który jest patronem tej imprezy, chciałem zaprosić wszystkich na finałową rozgrywkę. Myślę, że będzie to dla państwa wszystkich wyjątkowe zdarzenie, a dodatkowe podziękowania należą się wszystkim tym, którzy pojawili się na widowni, bo trzeba przyznać, że dawno chyba nie było tak, by hala była wypełniona do ostatniego miejsca. Państwu gratuluję i czekamy na to, co za chwilę nas czeka. Dziękuję.